Trwa akcja Kręć Kilometry dla Kutna, w której każdy amator jednośladów może wziąć udział. Słyszałyście o takiej akcji Kręcimy Kilometry dla Kutna? Nie, ja nic nie słyszałam. A, dla Kutna? Mhm. To nie. Wyjaśniamy zatem, na czym polega akcja. Akcja nazywa się Kręć Kilometry dla Kutna. Jest wydarzenie na Facebooku i polega na tym, by podczas korzystania z jazdy na rowerze włączać aplikację, którą prezentuje nam Fundacja Allegro. Aplikację pobieramy ze strony internetowej kręćkilometry.pl, instalujemy aplikację na telefonie, rejestrujemy konto na stronie i ruszamy rowerem. Aplikacja rejestruje kilometry, które pokonaliśmy. Mamy ranking uczestników z innych miast. Możemy wygrać nagrody dla siebie, ale także dla swojego miasta, dla którego te kilometry kręcimy. 20 miast z największą liczbą przejechanych kilometrów dostanie od Fundacji Allegro rowerowe stojaki. Obecnie Kutno jest na 36. pozycji w rankingu. Mieszkańcy przejechali już ponad 7600 kilometrów. W zasadzie za nami już są takie miasta jak Rzeszów, Opole, Świnoujście. Niektóre większe, niektóre mniejsze od Kutna, ale spokojnie pokonaliśmy już miasta, które mają czterokrotnie wyższą liczbę mieszkańców, więc ja myślę, że jeśli informacja dotrze do jeszcze większej grupy rowerzystów, to jak najbardziej do tej dwudziestki jesteśmy w stanie się zakwalifikować. 36. miejsce jest naprawdę dobre, biorąc pod uwagę, że ranking zamyka Solec Kujawski na 554. miejscu. Możemy dla Kutna zrobić coś dobrego jeżdżąc rowerem. Nabijamy właśnie te kilometry i są nagrody zarówno dla tych uczestników, jak i dla miasta. I tymi nagrodami będą stojaki w mieście. Przydałoby się ich więcej w Kutnie? Tak, zdecydowanie. I ścieżek rowerowych też. Czy jeżeli wam powiedziałem o tej akcji, weźmiecie w niej udział? Myślę, że tak. Ściągniecie coś takiego? Tak. To jest dobry pomysł? Tak. Jeżeli ktoś jeździ dużo rowerami, to jak najlepiej. A wy dużo jeździcie? Sporo. No. Akcja potrwa do końca wakacji. Nie warto więc czekać i wykorzystać ten czas przyjemnie i pożytecznie i kręcić kilometry dla Kutna.